Starała z cukrzycą a była u mnie mm, dosyć ciekawa z tego względu, że. Mm, no, powiem Wam szczerze, że poszedłem się leczyć na nerki. Wyszła mi cukrzyca, nie? Ale żeby było śmieszniej, to ja w tym czasie, kiedy wyszła mi ta cukrzyca, to w ogóle. Mm, no, byłem na diecie, ogólnie rzecz biorąc. Bo jestem permanentnie na diecie od pewnego czasu, różne te diety. Um, no, z tego względu, że jak leczyłem się znowu na coś innego, czyli na astmę i, i tak dalej, no to miałem podawane takie. Ciekawe specyfiki, całą listę. Ja wam kiedyś to przedstawię. Tą całą listę e, mianowicie anabolami różnymi, sterydami i tak dalej. Byłem leczony i rozrosłem się nieco do 120 kilo w końcu. Więc starałem się to zrzucić nie, z 75, żeby było tak ciekawiej, bo to była moja normalna waga. Także przez parę lat rozrosłem się do 120 kg. Ja mówię, no kurde, no jakoś to trzeba zrzucić. Więc no co, no to taki, taki, dorbałem takie od dietetyka, prawda? Tam 8 posiłków dziennie, prawda, tam dużo węglowodanu, zero tłuszczu, nie? No i co? No podczas tej diety, no to zacząłem no, równo, równo z, z sylwestrem 2021, nie? Tą dietę, no to yy, tak no, byłem cały czas, odchudzałem się, to nic trochę spadło, tam kilogram, tak mi spadł troszeczkę, troszeczkę mi podniosło, prawda? nie znowu trochę spadło, no i znowu coś mi tam się dźwigło, nie? Tak oscylowałem tak gdzieś 120-115, nie? No ale nic poza tym, nic nie schodziło, nic. Ale co się za tym robiło, że byłem coraz bardziej zmęczony. Zmęczenie sięgało takiego stanu, że po prostu powiem szczerze, no. Mm... I nawet z łóżka mi się nie chciało stać, także jak wszedłem spać zmęczony, tak wstawałem zmęczony, tak? No, ta dieta po prostu troszeczkę mnie wykańczała. No i cóż, no i cóż, no i w pewnym momencie zaczęły mi puchnąć stopy. Zaczęły mi puchnąć stopy. No mówię, no kuźba, ale dalej idę na tą dietę. Nie? Cały czas byłem w tej diecie, Dużo węglowodanów, dużo, dużo posiłków, spać prawie, no to prawie cały czas bym spał, sen cały czas, no zmęczenie totalne, no zrobiłem, zrobiłem parę kroków po, po schodach, no tusza swoje robi, też trzeba było to też nosić, prawda, Lekarz, co mi mówię, to schudnij pan, schudnij pan, i to każdy mi lekarz, no, schudnij pan. No, kurde, schudnąć, no jak tu schudnąć? Jak kurczę, a na bole zrobiły swoje, kurczę i, i nie wiem, no, ja to i tak ja zrzuciłem, bo ja byłem dwa razy taki człowiek, no to kurczę, to już. Inna sprawa, że po tych anabolach to, to byłem całkiem innym człowiekiem, dopóki ich nie rzuciłem, nie? ale to w innym, w, innym, w innym czasie wam opowiem, jak to, to tamtego to, tam się pozbyłem. Aczkolwiek powinienem to najpierw wam powiedzieć, bo doświadczenie po prostu z tymi anabolami i tak dalej. No, tutaj się przełożyło po prostu na to, co w tym momencie zastosowałem po prostu w. A właśnie w, w tych na moich w tej mojej walce z cukrzycą, że tak powiem, no jak się dowiedziałem i tak dalej ale w każdym bądź razie sprawa była taka, że, że no byłem na tej diecie takiej takiej wiecie no zero tłuszczu, dużo, dużo warzywek gotowanych, zbóż i co tylko, tak? Gdzie ja nigdy chleba nie lubiałem no to tutaj się zmuszałem, żeby jeść ten chlebek, tak? Piękny, pyszniutki, prawda, chlebek to już o tyle dobrze, że od mojego teścia brałem ten chlebek, który sam piekł, także o, o tyle dobrze. No ale mąkę jednak z, ze sklepu brał, nie? A także tutaj pod tym względem było tak. No i wiecie co, no i za, zaczęły mnie łapać kamienie, yy, te kamienie. W nerkach, no to wiecie, to jest taki poród dla faceta, nie? Musiałem urodzić parę tych, tych kamyków. Zrobiłem sobie badania moczu i z tego mojego badania moczu, które prywatnie robiłem, nie zlecił mi żaden znachor, że tak powiem. bo Trzeba nową modę wprowadzić, nową mowę wprowadzić znachor, bo, bo tych, tych ludzi za lekarzy nie można uznać. No, to prosto, no nic mi nie zlecił, tylko po prostu ja sobie sam zrobiłem te badania ze swoich pieniążków. Tam, tam ja już od dawna nie, nie chodzę do znachorów, że tak powiem. Leczę się swoimi, swoimi sposobami, ale to na inny, na inny temat będzie. No, ale no tutaj za namową małżonki po prostu no, poszedłem do tego znachora, prawda, no i znachor sprawdził, mówi, no nerki jak nerki, panie, ale cukier masz pan wysoki, nie? No dobra, no to urodziłem te parę kamyczków, które tam miałem, zresztą ee, no <gamyczki> kamyczki też nie wiadomo skąd się wzięły, nie? To może z tego względu, że, że tak, no, e, no wodę mi w tak no, miałem troszkę oszczędzać na wodzie, według, według dietetyka, no to może, może dlatego, nie? A um, nie wiem, dlaczego mi nie kazą pić dużo wody, no, ja tam piłem tak z 2 litry dziennie, no. no to ograniczyłem tą wodę, może dlatego. No ale przez to, że brałem te moczopenne i tak dalej, no to sól też, sód sobie wypłukałem nie? i tak dalej, zaczęły mnie mięśnie po prostu no boleć i tak dalej, ale to też już załatwiłem, ale to już inną, innym, innym sposobem w każdym razie. No tego sodu mi zaczęło brakować też, no i tutaj te moczopenne, te rzeczy i tak dalej, no te bibry i tak dalej. A starałem się ziołowymi rzeczami zastępować, z tego względu, że ja z znachorom to tak ufam jak, jak bankom teraz, gdzie kradną pieniądze własnym, własnym, własnym konsumentom, ale to tylko szczegół. No, w każdym razie tutaj, czy tak, czy inaczej, tu sobie te, ten, ten mój lekarz stwierdził, znachor. A stwierdził, że, że po prostu, no tutaj jak widzicie na tym wy yy, wyniku, że tutaj ta glukoza jest za wysoka. No i cóż, no i w tym momencie. No i w tym momencie yy, wyobraźcie sobie, że, 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 że ten mój, yy, mój znachor zlecił mi wreszcie badanie krwi. I na podstawie tego jednego badania krwi stwierdził, że to już jest cukrzyca bardzo zaawansowana. I zamiast mi zrobić krzywą cukrową albo coś w tym rodzaju, nie? no to i tak dalej, to stwierdził, że nie, 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 to już mi od daru ten, ten przyrząd wrzucił. I to są pierwsze pomiary moje, to jest 9 stycznia tego roku. Stwierdził, że to jest. To nie był diabetolog, to był lekarz rodzinny po prostu. No stwierdził, że po prostu, że ja jestem wielkim, wielkim cukrzykiem. No więc, no skoro jestem wielkim cukrzykiem, no to, no to trzeba mnie leczyć, więc mi od razu walną Metformax trzy razy dziennie, tak. Od razu tysiąc, nie. A po co? A no to będzie się oszczędzał. Tysiąc jest lepszy, nie. Od razu paski, nie. Ten, ten, ten przyrząd, no on był za darmo, ale to wiecie, to z naszych podatków leci, nie? I tak dalej, no walną. No ale nie, powiem Wam szczerze, no gdyby nie to. I nie ten przyrządzik. To nie widziałbym po prostu tych postępów, jakie, jakie idą, a idą w tym, w, tym w tej nowej diecie, którą. Nowej starej diecie, bo ja tą dietę już dawno dawno robiłem. E, tylko że no, nie, widziałem, nie widziałem tak efektów, jakie jakie ma, jak, jak tutaj na tym glukometrze widać. Z tego względu, że no owszem, czuje się człowiek lepiej, a jak się czuje lepiej, no to już po co dieta, nie? I tak dalej. No i to jest takie, takie właśnie, takie złudne poczucie, poczucie po prostu złudne poczucie, że, że jest wszystko w porządku i że możemy sobie robić, co tam chcemy i tak dalej, może zababa baba dwa, wracamy do normalności, tak? No a tu dupa, 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 dupa. No więc co? No to jak mi te, na tych, na podstawie tych jednych badań, aczkolwiek prawda jest też taka, że, że no, w pewnych momentach to stopy miałem jak banie, takie wielkie. Później się dowiedziałem, że, że to jest, że to może być Stopa cukrzycowa, więc to nie jest takie fiob że może, może być to nawet bardzo tragiczne w skutkach, prawda? A więc więc no, no, przerażenie było takie, jak nie mogłem włożyć stopy do butania, bo to takie banie rosły, że, że głowa boli, nie? No ale no cóż, no, tak to bywa, nie? Człowiek, człowiek myślał, że to co innego, że myślałem, że to jest po prostu odstawów i mi tam poszło coś albo coś w tym rodzaju. Wykluczałem to, co najgorsze, właśnie właśnie dla mnie najgorsze była cukrzyca. Z tego względu, że mm, po prostu mój ojczym, e, ojczym, mm, no zmarł z tego powodu. Wpadł w śpiączkę cukrzycową po wypadku po prostu. E, w swoim zakładzie pracy, no, niestety wziął i y, miał i y, no, nabawił się tej cukrzycy. A w sposób techniczny bodajże. On się palił, całe jego tam gasili i tak dalej. Y, być może z tą wiedzą, którą mam dzisiaj, to mógłbym go uratować. Niestety, no. Y, Zmarł, zmarł na śpiączkę cukrzycową byłem akurat przy tym, mój brat też także no było to dla nas bardzo trudne przeżycie, ale pamiętamy to do, do dnia dzisiejszego, dlatego Sprawa z tym z sukcesem tym, z dla mnie to była normalnie trauma, bo cały czas miałem przed oczami tatkę, który, który po prostu umiera nam na rękach, prawda, i nikt go nie chce ratować, nikt go, nikt go e, nie próbuje nawet ratować. My próbowaliśmy to co mieliśmy, ale. No niestety, zastrzyk, zastrzyk insulinowy nagle znikł z, z lodówki. Później się dowiedzieliśmy, co się stało, ale to już e, rozmowa na inny temat. W każdym razie była to dla mnie, m, było to dla mnie duże przeżycie, jak się dowiedziałem o tej, o tej znachorki, że okej, okay, no już z narkami to już okej, okay, ale to tutaj mamy to, to, to do załatwienia, to jest ważniejsze, mocniejsze, ważniejsze, prawda, no bo, no bo pieniądz się liczy, nie, no to nie wysłała mnie do żadnego diabetologa, nie zrobiła mi żadnych, żadnych badań, tak, tutaj tą krzywą chociażby cukrzyco, cukrową, prawda, i tak dalej, nie? na podstawie tych dwóch badań stwierdziła, że, że jest coś nie tak, no. Okej, okay. mogę jej przyznać, że, 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 być może się nie pomyliła, no ale no to trzeba by było zbadać jeszcze, nie? No i co? Mówi, panie, przyjdź pan za dwa tygodnie. Ja za dwa tygodnie nie mogłem przyjść, bo oczywiście teraz im odbiło i teraz już wizyt, wizyt telefonicznych nie ma, nie? Znowu, Teraz już się ten, ten okres po prostu kończył, więc wydygali, prawda? I już nie ma wizyt tych. No a ja znowu miałem nogi jak banie, tak. Więc nie za bardzo mogłem do niej przyjść. Poza tym też nie bardzo chciałem podejść, bo um, powiem szczerze, nie wierzyłem w, w to, co ona mi powie. I, 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 no zaraz mam powiem dlaczego. Dlatego że tutaj jak obserwujecie ten mój glukometr, no to on idzie wstecz On do yy, ostatni pomiar, który tam jest zapisany, to jest 14 yy, 14 kwietnia, yy, przepraszam, 11 kwietnia. 11 kwietnia 2022 i po prostu yy, Widzicie, jaki tam jest pomiar, tak? A y, zaczynało się to y, dwu, y, 9, 9 e, lutego. I tego 9 lutego miałem też e, robiony pomiar we, w, tym, w, tym, w tej przychodni. No i w tej w przychodni to mi wyszło w ogóle e, prawie ponad 400, mi tam wyszło. I powiem szczerze, no, o czym mi chciałyby iść z orbit? O czym mi chciałyby iść z orbit? Mówię, coś chyba jest nie teges. Bo, bo to jest nienormalne, żeby, żeby coś takiego było. I powiem Wam, że że, 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 że to mnie przeraziło. Po prostu mnie przeraziło te wyniki. Zmroziło mi krew w żyłach. I przez pierwszy dzień. Wiecie ten NETFORMAX zażyłem, zażyłem w pierwszy dzień, ale zamiast mi spadać mi zaczęło rosnąć. Inaczo w pierwszy dzień miałem tak 318, to nie było tak zły ten, ten pomiar. Później miałem 332, bo to po śniadanku jak sobie zjadłem, później 375. I później miałem 393. I stwierdziłem, że, że coś coś nie tak jest, bo mimo że biorę ten Netformax 1000, to nic nie spada nie po pierwszym dniu. Więc co? No to nauczony doświadczeniem wziąłem za, 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 za YouTube'a za, za przeglądarkę. i była Google czy sprawdzić, nie? co tam, co tam w trawie piszczy. Okazało się, że najszybszym z ściągnięciem glukozy z krwi było, było po prostu o, głodówka. No więc stwierdziłem tak, no to dobra, to sprawdzimy tą teorię na sobie. I przestałem jeść. Po prostu przestałem jeść. Pierwszy dzień bez, bez żadnych, żadnych tutaj um, Jedzonka. No i z 393 spadło do 336. A przed obiadkiem tego samego dnia, kiedy robiłem tą głodówkę, już mi spadło do 211. Więc o, oczy mi, oczy mi się otwarły, mógł, mówię: O, o, coś w tym musi być, nie? No to dobra, no to dobra, no to nie jemy dalej, nie? <gryw> Że tak powiem. Że no, jak na mnie spojrzała z politowaniem i mówi, widz co, no co ty to kurczę odczyniasz, no to musisz przecież jeść, no to ty zagłodzisz się, nie. No ja rozumiem, że chcesz wszystko w sobie zabić i zagłodzić wszystko, ale no ty też się przy tym wykończysz, nie. No nie, no nie, no co ty, no jak, ja, no jak? jakby to było inaczej. No to dobra, no to następny dzień głodówka, zrobiłem tą głodówkę sobie dalej. No i przy tym wertowaniu po prostu tego wszystkiego, nie? Tam miałem podniosło mi się tam 257, miałem nie, później troszeczkę wyżej też 275 mówię. No, kuźba nie działa znowu, nie? Nie chcę spadać. No, te 211 miałem taką ulgę po prostu. No, no dobra, no to trzeba coś zobaczyć, co tam, co tam jest w tym, w tym, w tym wszystkim. No i tak wpadłem na, na takie, na takich dwóch braci rozeń, to podobno lekarze są, no ja tam im nie zaglądam w, w papiery. W każdym razie no, twierdzą, że są lekarzami, ja nie mam podstawy w to nie wierzyć, ja lekarzem nie jestem. No i co, no to wziąłem, wziąłem sobie, a co, <laughs> wziąłem i sobie, posłuchałem, no tu, 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 no i mówię, no kurde, to by się zgadzało troszkę, nie? No bo skoro, skoro ja w, w cukrzycę wpadłem na diecie, która była oparta właściwie na węglowodanach, na kaszach, na, na, na różnych innych rzeczach, a sobie przypomniałem, że ja wcześniej już byłem na keto, tylko, tylko po prostu tylko przerwałem to, bo nie widziałem takich, takich efektów, tak jak tutaj w tym momencie, jak widzicie. Już kiedyś byłem po prostu na keto, tylko nie wiedziałem, że to się po pierwsze tak nazywa, bo to była dieta Kwaśniewskiego, a po drugie, jak już się zacząłem czuć lepiej, no to już przestałem być na tej diecie, nie? Także rozumiecie, no to, to dużo z Was pewnie tak ma. A już wszystko w porządku, już mam wigor, już wszystko, ojojoj! Oj, oj. No to już nie muszę, nie muszę się trzymać tego, no bo po co, nie? No a jak? Przecież, no to, to jest normalne przecież, no po co, po co dietę trzymać, jak się dobrze czuję. No ale wiecie, tutaj nie to było to, że, 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 że przeszedłem, te, te głodówki robiłem, ale później właśnie, że po tych głodówkach, dwudniowej głodówce, zacząłem wchodzić w tą keto, nie? W, tym, w, tym, w tą dietę keto, czyli masełko. Robiłem sobie, roz, rozpuszczałem sobie we, w rosołku masełko. O, żadnych, żadnych, żadnych makaronów, żadnych, żadnych innych rzeczy. Troszeczkę mięseczka, troszeczkę tego, trochę tego. I tak zaczynałem. Później się dowiedziałem o tej grypie niby keto, w tym okresie przejściowym. I faktycznie miałem, A to bodajże trzeciego dnia, bo troszeczkę gorzej się poczułem. Już też miałem tak, taki przebłyski. No to może, może jednak nie, może jednak hmm, przerwę to, nie. No ale no, sprawdziłem sobie mm, mm, wyniki Dobre, 216 mnie przekonało nie? 216 mnie przekonało w każdym razie mm, no to przeszedłem do następnego dnia, prawda, i też wieczorkiem zaczęło znowu spadać i, i już było 216 po czym, e, po czym następnego dnia, gdzie już też śniadanko sobie zrobiłem i wtedy już zacząłem a, robić e, bo tego pierwszego dnia to sobie robiłem w ten sposób, że jeszcze nie wiedziałem tam, na czym ta dieta polega, tylko że tłuszcze trzeba jeść. No to zacząłem te tłuszcze jeść i tak dalej. Ale później, później, tak jakby sam z siebie, no nie miałem ochoty na jedzenie niczego. Niczego. Mm, I mm, postanowiłem jeden posiłek jeść i jeden posiłek mi wystarczał po prostu do, z, do, e, do funkcjonowania prawda no i co no jak zjadłem ten jeden posiłek e, z tuszów przede wszystkim no to e, później jakoś tak dziwnie też nie chciało mi się przez cały dzień jeść, i ten, to mówię: No, to sobie zrobię tak, jeden, ten posiłek, ale miałem cały czas w pamięci, że to trzeba cały czas jeść, jeść, jeść. Te, od tego, tego mojego dietetyka, że co trzy godziny mam jeść, co trzy godziny mam jeść. No i tak, mm, tak, tak myślałem, myślałem: mówię, kurde, no to może, może coś źle robię. No to zacząłem dalej grzebać, nie? No i dalej grzebać, nie? A tam napotkałem no, taką, taką tą, te, tych, tych braci rodzej, że tam. 8 godzin jemy, 16 nie jemy, bo co 16 godzin głodówki to już się wchodzi w stan ketozy, nie? No i co? No i owszem, no wziąłem, wziąłem to i, i, i sobie do serca. No i zacząłem, zacząłem to stosować. Hmm, powiem wam szczerze, byłem w szoku. Byłem w szoku, bo nie dość, że zaczęło mi opadać. Też się zaczęły się te opady utrzymywać, nie? No bo. 16 dnia, nie przepraszam, 15 nie 15, to piąty dzień był. O kurde, co ja wam mówię. 5 dnia miałem tak, a rano miałem 231, później miałem 197, a później 152 wieczorem. No i tak, kurczę, patrzę, czy może się zepsuł, czy co? Kurczę, no tak wiesz, raz go tykłem może dlatego wykasowałem, bo coś. Kurde, chyba się zepsuł. Bo 152, nie? A to 152 to już blisko, blisko normy jest, nie? Mówię, no to kurde, chyba se narobiłem, nie? Zepsułem, zepsułem, zepsułem glukometr, nie? No ale wstałem rano i 203, no ale to zawsze rano mam najwięcej. Zawsze, no nie zawsze, no pierwszego dnia po, po tych całych. E, Metformaxa. Aha, no i jeszcze pierwsza sprawa. Od pierwszego dnia, znaczy się pierwszego dnia tylko brałem ten Metformax, później już w ogóle nie brałem, nie? Um, no i co, no i, oh, oh, oh. No, i e, no i okazało się, że, że po prostu, że, że zdrowieje, no jakoś zdrowieje, więcej energii. Um, Spałem jak, jak zabity. Jak poszedłem spać, to spałem jak zabity normalnie, co, co bywało tak, że miałem nieprzespane noce. A i krócej spałem, bo to 6 godzin mi wystarczało na sen. Zresztą do tej pory tak mam. 6 godzinek do widzenia. Już staję już kurczę na równe nogi i nie staję zmęczony przede wszystkim. Chce mi się wszystko. Bo bym, e, miałem taki power, że mogłem przenosić wszystko. No normalnie, to, 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 uczucie to tak, jakbym się cofnął paręnaście lat, i po prostu, i, e, i powiedzmy sobie szczerze, i, i, to było to, to było to, to, to co te gryski lubią na, e, najbardziej, czyli fantastyczne samopoczucie. No i przy cukrzycy, nie, samopoczucie dobre, nie, no to takie, takie, ten. I jeszcze jeden był taki skutek uboczny, który, który był pożądany to. E, no, włosy mi się nie przetłuszczały. E, całkowicie. Czujecie, że recie sam tłuszcz, a włosy, kurczę się nie przetłuszczają, nie? No. Są mięciutkie, kurczę, odżywione, tak super. Żyją sobie brodami, kurczę, a jak nie rosną i tak dalej. Tak a propos, co mają kłopoty z, z włosami, no przejdźcie na keto koniecznie. <noise> to, to jest coś, co może wam uchronić włosy w ogóle i tak dalej. No, mm, no ale dobra, no, um, przeszedłem na to keto, przeszedłem na te 8, 8 i, mm, i 16 godzin odpoczynku. Ta cała reguła, no to sobie możecie na, na braciach Rodzeń sobie tam zobaczyć i tak dalej. No, od szóstego, od piątego właściwie dnia tego, tej mojej ketozy, no to praktycznie mi się utrzymywały i co, codziennie tak mi schodziły, tak do 170, do ra, ranne, ranne mi schodziły do 180, 170. Tam małe wahania były. Jak e, widziałem, że za dużo jest coś, to czasem sobie e, jeszcze, jeszcze jeden dzień odpuszczałem i, i głodówkę robiłem tak raz w tygodniu, żeby, żeby po prostu, no, żebym ja sprawdził sobie po prostu, czy, czy to kurde działa, nie, i tak dalej. Ale glukometr mnie nie ukłamywał, no. E, no. i e, już 9 dnia, dziewiątego dnia zszedłem do, 110, 110 pomiar 110, 110 glukozy i 101, jak zejdę kurde, zejdę poniżej 100, to już będzie coś. No niestety nie zszedłem. Długo, długo nie zszedłem. Później pod koniec marca dopiero było 93, tam i tak dalej, ale no postanowiłem odwiedzić na chora. No i się pochwalić, nie? No i tam pełne entuzjazmu wchodzę, nie? I tak dalej. Oprócz tego, że mnie przetrenowali tam, a bardzo, bardzo skutecznie przetrenowali mnie. Trzy godziny mnie yy, musiałem czekać, żeby dostać się do, yy, na, do ten. A do lekarza, bo kagańca nie chciałem założyć, nie? No i tak dalej. Jak no, psy tylko w kagańcach chodzą, nie? No i tyle. A w każdym razie, no, była taka sytuacja, że no, że, 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 że mnie przetrwali trzy godziny, ale w końcu mnie przyjęła pani znachor. No i co? No i, no i, no i przedstawiam tą całą książeczkę, dałem, żeby sobie posprawdzała, nie? I tak dalej. No, no to już tak ciekawie, no ja mówię. No, w normie nie, i tak dalej. nie, O, o to widzę, że moja terapia po, poskutkowała. No tak, a jak jej powiedziałem, że jestem na keto, to mówi: O, nie, 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 to, to, to niewłaściwe, to, to musi pan więcej racji, że nie. A ile pana je pociągnie? Ja jeden. Jak to jeden? No, to musi pan co trzy godziny się odżywiać. Ja mówię, jakbym się co trzy godziny odżywiał, to bym kurczę już teraz nie żył za przeproszeniem. No, no to w, w cudzysłowie, no nie powiedziałem jej tak dosadnie, ale w każdym razie e, już więcej do tego znachora nie poszedłem. Aha, no i jeszcze zapytałem, wie pani co? Niech mi pani powie skąd kurczę za przeproszeniem e, się ta cukrzyca u mnie znalazła, no bo e, powiem szczerze. Że e, byłem na tej diecie, die, diecie, po prostu węglowodanowej no i, e, i nie jadłem żadnych tłuszczów, i tak dalej. Staram się odchudzić. Zresztą ja od 5 lat jeżdżę na targi. Z targu kupuję zdrowe warzywka, zdrowe mięseczko, zdrowe mleczko od krówki. A nie pijemy tam żadnych takich pierdłek z marketu, co się tylko woda wo, wo, woda farbką białą pomalowana, nie? E, mówię, no, no nie kupujemy takich rzeczy, a przynajmniej staramy się jak najwięcej, żeby żeby po prostu, bo niektórych rzeczy nie da się troszeczkę plewić, no dzieci dzieci lubią słodycze. A... U nas się po prostu nie jada słodyczy, ale bardzo mocno się ogranicza cukier i tak dalej. Już wtedy mieliśmy to: słodyczy nie jadłem. Raz, że mam tuszę, a dwa, że, że, że no, też mi nie ciągnie do tego słodkiego. Aczkolwiek czasami e, miał człowiek taką chęć, taką wielką chęć zjeść coś słodkiego i wrąbać całą czekoladę, nie? No ale jakoś się człowiek, e, no jest dorosły i, i powstrzymywał. Natomiast, e, no pytam się, no skąd to? to gruby pan jest. Trzeba schudnąć. I w tym momencie myślałem, że e, kobite kurczę, normalnie wezmę, kurczę, i tym, e, tym tą czekoladą, kurczę, normalnie machnę, no. no bo... Szkoda gadać mi na ten temat, bo to, to, jest, to już jest, przekracza wszelkie po, pojęcie. I widzicie, właśnie te dietki kochane, wpędziły mnie właśnie w to. To jest właśnie, to jest, to jest właśnie przyczyna, moim zdaniem. Nie, nie jestem lekarzem i możecie to różnie oceniać. Moje po prostu prywatne zdanie to jest. Że te dietki mnie wprowadziły po właśnie w te choróbska. Dlaczego, dlaczego tak sądzę? Bo no bo no nie widzę innej przyczyny. Nie widzę innej przyczyny. Zresztą to by się tak składało po prostu na, na to wszystko. No, no cóż, cóż zrobić? No, no powiem szczerze. Nie miałem pojęcia jak ten, no ale się zapytałem jeż, jeszcze, no to do jakiego poziomu mam zejść? A ona mi stwierdziła, wie pan co? Tak, 120 to będzie dobrze. No ale mówię, no to jak będzie się utrzymywał, to co dalej mam prowadzić ten dzienniczek, Dalej mam te paski. Cały czas, cały czas proszę te paski kurczę, kupować i tak dalej. A wiem, aha. A widzę, że przez przepisywacz recept mi się, mi się e, nadarzył. Więc ja, e, no to dobra. Skoro w ten sposób działamy, no to, no to kończymy tą, ten rozdział znajomości, że tak powiem. Z tym, z tym akurat z Mówię, no nie da rady, nie da rady w ten sposób. Także hmm, postanowiłem sam już tam działać. Już mówię, pierdził kucze, będę se kupował te paski. No ale nie ma sensu już teraz często używać ich. Bo człowiek tylko pokuty chodzi, aczkolwiek co tam co jakiś czas, co się gorzej poczuje, to od razu pierwsze co to, tia, szpila, kurde, nie? I lecimy dalej, nie? Mierzymy, no ale wyniki wychodzą poniżej setki w tym momencie albo koło setki, więc nie ma co przeginać, tak? No, czasem rzeczywiście człowiek czuje to osłabienie, czasem też jeszcze mi troszeczkę puchną. A nogi, także to nie jest tak, że ja jestem w pełni wyleczony. Przypuszczam, że jakbym wrócił do mm, powiedzmy żywienia standardowego według tabel piramidy żywieniowej, przypuszczam, że, mm, że dalej by tak, tak by się to. Mogłoby się wrócić to wszystko. Na razie mam, mam i robię sobie co jakiś czas e, e, szpilowanie, z tego względu, że no wiem, że to może być bardzo groźne. No, tak jak wam mówię, mój ojciec zmarna na cukrzycę. Aczkolwiek twierdzą, że to nie jest śmiertelna choroba. Niestety, jeżeli ktoś pomoże, to na pewno się uda. I, i tyle w tym temacie w każdym razie jestem bez tabletku i jestem bez, bez jakichś tam wspomagaczy typu jakichś tam innych zaszczyków czy coś w tym rodzaju mój ojciec brał zaszczyki wiem jak się bardzo kół a w pewnym momencie tam za sprawą mojego znajomego oczywiście nie to myśleli że po prostu my mamy ćpuna w rodzinie nie bo niedouczeni no nie wiedzieli że, że przy cukrzycy czasem się no używa strzykawek tak jeszcze wielorazowych no bo na na jednorazówki no to mało kogo było tam stać nie wtedy no i powiem tak no ja tutaj na tym keto jestem po prostu szczęśliwy. W następnym odcinku wam jeszcze opowiem, jak to, jak to się odbyło dalej i tak dalej. Do lekarza, do znachora, no już nie poszedłem, bo, bo nie ma sensu. No bo jak mnie chce leczyć dalej tym, no oczywiście nie przyznałem się do tego, że tabletku nie, nie używają. I że to nie jest e, przez to te spadki, tylko przez e, umiejętne m, działanie, przeciwdziałanie. Dobrze, że nie straciłem rozumu, a, ale o tym to kiedy indziej Wam opowiem. Nie, nie straciłem rozumu i zacząłem myśleć, prawda? I, i zamiast, zamiast po prostu. Jedyne, co, za, co się z siebie obwiniam, że wcześniej, jak już po prostu zacząłem mi puchnąć, to, bo. Czułem, że, 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 to, że to może być to. Bo strasznie się bałem, strasznie się bałem, że, że to może być, że to może być to. Bo cały czas przed oczami miałem, miałem tatkę, który, który po prostu no. No już go nie ma tutaj, tak? A No i, i, i wiecie, to jest trauma, to jest duża trauma. Jak się dowiesz, że ty też to masz to jeszcze jak ci powiedzą, że, te, że już taka faza jest, panie, no tutaj się bez, tylko dietką się nie da, nie, no to, to są słowa znachora, nie, no to powiem szczerze, no to, no to ręce opadają, nie, człowiek jest i, i rzeczywiście dałem się skołować i pierwszego dnia z tego przerażenia po prostu zastosowałem to, co mi znachor kazał, ja nie mówię, że w waszych przypadkach będzie tak samo. Ja nie mówię, że, że to, co ja zrobiłem, jest super cool i tak dalej, że, że, że tak wszyscy muszą robić. Ja mówię, że dla mnie, dla mnie, dla mnie to było zbawienne. A... I powiem tak, na koniec. Nie jesteście sami. Nie jesteście sami. Jest wielu takich jak, jak ja, jak ty, który ma z tym problem, który yy, może, może sobie z tym poradzić. Yy, ważne, żebyśmy yy, żebyś nie odczuwał się przestraszony. Odczuwał, odczu, odczuwała przestraszony, przestraszona. Nie daj się zastraszyć yy, z nachorą. Nie daj się zastraszyć po pierwsze. To, co oni ci pokazują, to jest jedno z wyjść. Szukaj innych wyjść też. Szukaj różnych rozwiązań. Masz do tego prawo. Możesz zmienić zawsze lekarza z naora. Możesz zawsze się zastanowić nad tym, co, 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 co chcesz zrobić. Jeżeli coś ci nie będzie pasować, albo coś nie będzie skutkowało. Zawsze możesz się zastanowić. Ja wiem, że na początku jest bardzo trudno. U mnie to widać było efekty od razu, piorunujące. No, to zjazdy były totalne. No, to sobie sprawdź, sprawdźcie no. Macie godziny, wszystko macie ten. Tak mi się wydaje, że paruń brakuje, ale... Nie wiem, nie wiem jak się nawet wykasowuje w razie czego. Może wykasowałem przez przypadek albo coś. Eee, w każdym razie macie dzień po dniu od... Y od najnowszego, od najnowszego do, do, do poprzez tam, tam starsze i tak dalej. No to co, co na tym sprzęciku jest, to, to wam pokazałem. Natomiast mm, wiem jak ja czułem się osamotniony, jak ja czułem się bardzo źle, jak bardzo się czułem źle z tym, z tym wszystkim, i, e, a jeszcze dobijają cię ci znachorzy totalnie. Panie, kuźwa, to już za późno. Panie, gdzie pan, ażeś pan kurczę, se sadło wyhodował. Ta, sam se sadło wyhodowałem, kuźwa. To oni, oni wiedzą lepiej, co ty jesz. No, oni wiedzą lepiej, co ty jesz. No, no, po prostu oni wiedzą, no. oni są w waszych domach, prawda? I wiedzą po prostu, co, co jecie, co wy robicie i tak dalej. E, e, panie, zażywaj pan, e, e, ty, masz pan, masz pan trenować. Ale jak tu trenować, jak tu człowiek siły kurczę, podnieść dubska nie może, no? No bo z tego wszystkiego człowiek na to się zmusza, na tym, na tym fotelu, czy to jest tam kurczę, te, 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 przysiady robi. Wychodzi na to, że to jeszcze bardziej cię wprowadza, kurczę, w stan, w stan, ten stan wysiłku, jeszcze bardzo, bardziej, bardziej cię, cię, tutaj wyprowadza z tych, z tych, na no to kiedy indziej wam opowiem, że, że to, że, że ćwiczenie, owszem, tak. Tylko nie nadmierne, no. Nie można się zakatowywać, no i tak dalej. Poza tym, wiecie, jak nie macie siły, kurczę, podnieć za przeproszeniem z siebie, to. i yy, 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 jeszcze, jak macie, yy, tak jak ja miałem astmę, że po prostu, no, yy, każdy wysiłek powodował atak astmy, no, yy, no to ja tak mówię, yy, no, yy, muszę ćwiczyć, no dobra, będę ćwiczył. To dostanę ataku asmy. Jak dostanę ataku asmy, to będę leżał, bo nie będę miał siły nawet oddychać, prawda? No to i to jest takie kółko. Nie, nie, możesz, nie możesz ćwiczyć, bo dostaniesz atak. A, a, a bez ćwiczenia no nie pozbędziesz się ciała, nie a zaży, zażywasz tabletku, no to masz masę ciała coraz większą. No i tak i takie w kółko, i tak w kółko, i tak w kółko. I to jest po, po prostu samo wyniszczenie się w organizmu. Ja nie mówię, że, że w tym momencie, że w tym momencie e, no, to, to co wam mówię to jest recepta na całe życie albo coś w tym rodzaju. Ja wam mówię moje po prostu prze, przejścia i tak dalej. Nie wiem czy wam to pomoże. Mam nadzieję, że tak i chciałbym, żebyście mieli lepsze wyniki ode mnie. Trzymajcie się i zdrówka. Jak jeżeli Wam się podobało, to lajknijcie, subnijcie. No i do, do następnego razu, mam nadzieję, że, że Wam to pomoże. Trzymajcie się, hej.